Dzień dobry! Od czasu do czasu na moim kanale pojawia się recenzja filmu, ale nie takiego, który aktualnie leci w kinach, czy najbardziej znanego. Takie macie na innych kanałach. Ja przedstawiam tutaj recenzje filmów nieznanych, ale wyjątkowych, o których prawdopodobnie mało kto z Was słyszał. Zaprezentuję dzisiaj film pod tytułem Pit Tong. Historia głuchego DJ-a z 2004 roku, którego reżyserem jest mało znany Michael Dowes. Film ukazuje historię jednego z najbardziej znanych DJ-ów na świecie. Frankie od 11 lat gra w klubie na Ibizie i tworzy muzykę. Zdobył uznanie fanów, którzy widzą w nim boga muzyki. On sam świadomy jest osiągniętego szczytu. Mężczyzna prowadzi bardzo hedonistyczny tryb życia i nie zna umiaru. W wywiadzie, zapytany o swoje małżeństwo, zachowuje się jakby wcale nie istniało. Bardziej cieszy się przelatującym samolotem niż skupia na odpowiedzi. Pomimo swoich 38 lat, Frankie jest lekkoduchem. Wierzy, że tłum chce jedynie dobrej zabawy i nic więcej od życia. I właśnie on im to daje i sobie samemu. Film prezentuje sławnego DJ-a jako człowieka imprezę. Żonę poznał na planie teledysku do jednego ze swoich utworów. Nie był to związek przesiąknięty miłością, a raczej fizyczną fascynacją. Widz wie, że jest to pewnego rodzaju dno, jakie osiągnął mężczyzna, ale twórcy filmu nie uciekają się do naturalistycznych scen. Wszystko jest kolorowe, podkreślone muzyką, śmiechem. Dla mnie to świetny pomysł na przedstawienie takiej sytuacji bohatera. Nawet nauk Frankiego pokazany jest w zabawny sposób. Piękny sen zostaje zachwiany, kiedy Frankie dowiaduje się, że przestaje słyszeć. Pamiętajmy, że on pracuje słuchając dźwięku, jest kompozytorem i DJ-em. Dlatego scena, w której Frankie dowiaduje się, że nic się nie da zrobić, jest naprawdę mocna. Informacje przekazuje mu lekarz, a cała sytuacja jest kontrastem dla wcześniej zarysowanego życia DJ-a. I bardzo dosadne jest ujęcie oznaczające ostateczną utratę słuchu. Mamy ujęcie na ucho ukazane w planie detalu i krew. Po nim następuje seria ujęć bez muzyki i dźwięków. Filmy wykorzystują ciszę jako element dramaturgii, ale tutaj wydaje się, że ten zabieg pasuje niezwykle dobitnie. Powiedziałbym, że ta cisza jest tutaj tak wyraźna, że aż słyszalna. Życie Frankiego zmienia się teraz o 180 stopni. Żona go zostawiła, producent zerwał kontrakt, a klub, w którym Frankie grał, wyrzucił go. Odtąd narracja filmu jest bardziej spokojna i zmienia się muzyka, która towarzyszy ujęciom. Nie ma już zabawy, śmiechu, szału. Jest samotność i kalectwo. Tak jak widz obserwował wcześniej króla muzyki, tak teraz widzi człowieka upadłego. W tym filmie twórcy postawili na jasne symbole. Nie ma tu nic, czego nie da się zrozumieć. Świat bohatera jest naprawdę prosty. I bardzo podoba mi się to, że twórcy nawet przykre sprawy pokazują w sposób śmieszny, bajkowy, jak ta scena. Frankie bije się z wizją własnego nałogu. I co najważniejsze, nie wytrąca to widza z poważnego tematu filmu. I ten film nie byłby tak piękny i wzruszający, gdyby nie postanowienie bohatera. Chcę powstać z dna. Tutaj nie ukrywam, że mi zakręciła się łezka w oku. Frankie może przestał słyszeć, ale zaczął widzieć. I to dosłownie. Wokół niego nie było już ludzi fałszywych, będących przy nim, bo ma pieniądze, bo ma władzę, bo można na nim zarobić. Pojawiła się inna osoba. Po stracie słuchu Frankie uczy się widzieć. Widzieć usta, z których czyta słowa. Następnie uczy się widzieć dźwięk. Kobieta, która uczy go języka migowego, pokazuje mu, jak poczuć dźwięk. W klubie były DJ doświadcza muzyki, czując poruszające się membrany głośnika dzięki falom dźwiękowym. Frankie odkrywa metody, których wcześniej nie znał. Metody słuchania muzyki bez posiadania słuchu. Wspaniale ogląda się ten etap podróży bohatera. Podróży z jednego świata pełnego fałszywych przyjaciół do świata cichego,
ale szczerego. Film prezentuje niezwykle dużą ilość zbliżeń na oczy bohatera. Są też zbliżenia na graficzny wykres fali dźwiękowej. Wszystko to ma pokazać, że bohater widzi dźwięk. Zobaczcie scenę intymnego zbliżenia pomiędzy bohaterami. Dla mnie jest wspaniała. Rzadko się widzi taką scenę skonstruowaną w tak nietypowy sposób. Ujęcia są w dużym zbliżeniu, zwanym także detalem. Nie mamy tutaj wulgarności, a fascynację. Ta scena stanowi kontrast do poprzedniej sceny zbliżenia bohatera ze swoją żoną i ta scena nie była tak delikatna. Mi bardzo podoba się, że bohater zaczął czuć wstyd. Wcześniej go nie posiadał, zaś po przejściach stał się człowiekiem, którego pewne sytuacje potrafią wprawić w zakłopotanie. To oznaka, że na czymś mu zależy. Ta prosta historia umoralniająca jest naprawdę świetnie pokazana. Mamy tu wspaniałe zdjęcia i montaż, które przywołują życie człowieka związanego z nieustanną zabawą. Do tego jest kilka ciekawych zabiegów realizatorskich na obrazie i dźwięku. Pod względem formy nie jest to typowy film. I na koniec zdradzę Wam pewną ciekawostkę. Z napisu na samym początku dowiadujemy się, że film jest oparty na prawdziwej historii. Frankie ma nawet swoją stronę internetową. No ale widzimy na niej aktora, który wcielił się w rolę Frankiego. Nie da się znaleźć oficjalnej muzyki tego kompozytora. Czy zatem mamy do czynienia z mistyfikacją? Czytając opinie widzów, można tak stwierdzić. Film miejscami przypomina dokument. Mamy wiele wypowiedzi do kamery. Ale czy są to prawdziwi ludzie z branży? Ja mam swoje zdanie, natomiast Wy sięgnijcie po ten film i dajcie znać w komentarzu, co o tej rzekomej mistyfikacji sądzicie. I to wszystko na dziś. Dzięki za wsparcie kanału, za lajki, za komentarze. Zobaczcie inne recenzje takich filmów perełek, które umieściłem na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce i pamiętajcie o konkursie przy każdym odcinku u mnie na kanale.